Cześć. W zależności od tego, jak na to spojrzymy, historia rasy Cane Corso Italiano może być bardzo długa i wręcz wprawiająca w przerażenie, albo dość krótka i raczej prozaiczna. Z jednej strony Cane Corso wywodzą się od ubranych w zbroje i kolczaste obroże starożytnych psów bojowych, które wykorzystywano do walki, ale też do innych mrożących krew w żyłach zajęć. A pisał o nich na przykład sam Niccolò Machiavelli. Jednak patrząc pod kątem formalnym, kronika Cane Corso, zapoczątkowana wzmianką we włoskiej prasie kynologicznej, nie zapiera tchu w piersiach, bo oficjalnie rasa istnieje raptem od kilkudziesięciu lat. Hodowlą zajmujemy się od kilku lat. Tak naprawdę, kupując pierwszego psa, nigdy nie myśleliśmy, że skończymy z wesołą gromadką czworonogów. Ale tak się stało. Jest to jedna z naszych największych pasji i hobby. Oddajemy całe swoje zaangażowanie i miłość do psów. Staramy się prowadzić to jak najbardziej z głową, rozsądnie, odpowiedzialnie i świadomie. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić obie te opowieści, bo warto rozgraniczać biurokratyczne podejście do rasy od szerszego, historycznego spojrzenia na jej dzieje. A zrobimy to wśród bohaterów okręgu z Olkusza, czyli w hodowli Natalii i Anny Bocianowskich, która należy do klubu hodowców Tropidog. Gwarantuję, że przed Wami szczególnie ciekawy odcinek. Zaczynamy! Dziś zaczniemy od końca, czyli oficjalnego ukonstytuowania się rasy. Formalnie historia Cane Corso zaczęła się w latach 50. ubiegłego stulecia. Wtedy pewien włoski kynolog o nazwisku Bonnati zwrócił uwagę na występujące w Pugli psy w typie bojowego molosa. Opisał je w prasie kynologicznej, ale nikt jego wywodami się nie zainteresował. Dopiero w latach 70. dwaj inni kynolodzy, profesor Francesco Balotta oraz sędzia kynologiczny dr Antonio Morsiani, zajęli się potężnymi czworonogami z południa Włoch. Ważny dla rasy był także sławny Vito Indvieri, który podróżując po Italii odkrył na nowo znane mu z dzieciństwa wielkie czarne psiska i postanowił zająć się nimi jako hodowca. Pierwsza oficjalna hodowla Cane Corso powstała w 1978 roku. Natomiast w 1983 powstało włoskie Stowarzyszenie Amatorów Cane Corso, które funkcjonuje do dziś. Rasa została oficjalnie uznana przez FCI dopiero w 1996 roku i właśnie w tym okresie pierwsze osobniki trafiły do Polski z USA. Dziś Cane Corso należą do grupy drugiej FCI, sekcji Molosy typu Mastiffa. I co, koniec? Nie, to dopiero początek. Ale teraz zrobimy dużo szerszy zamach, którym sięgniemy dalece wcześniejszych czasów. Zajrzymy bowiem aż do starożytności, gdzie przerażające losy przodków Cane Corso nierozerwalnie związały się z dziejami okrutnych praktyk ludzi. Cane Corso Italiano to potomkowie dużych, masywnych psów, które były wykorzystywane przez armię do działań wojennych. Archeolodzy podejrzewają, że ludzie powierzali tego typu zadania psom od czasu ich udomowienia. Jednak pierwsze wiarygodne doniesienia o bojowym wykorzystaniu czworonogów dotyczą Hyksosów, którzy użyli ich podczas inwazji na Egipt. Miało to miejsce między XVII a XVI wiekiem przed naszą erą. Początkowo czworonogi strzegły obozowisk armii. Głośnym szczekaniem informowały strażników o pojawieniu się nieprzyjaciół. Były także na przykład kurierami. Ale z biegiem czasu ich role zmieniały się, a ludzie zadbali o to, by brutalną tresurą ich wrodzoną, naturalną siłę skierować na wroga. Z wartowników i stróżów obozowisk poczciwe czworonogi zmieniły się w psy szturmowe, które podczas ataku miały siać przerażenie w szeregach wrogów. Nic dziwnego, bo zdolne były nie tylko do rozszarpania żołnierzy, ale także ich koni. A jak psy na polu bitwy odróżniały członków własnej kohorty od wroga? Nie było to proste. Psy musiały nauczyć się zapachu żołnierzy z własnej armii. Mało tego, musiały nauczyć się, gdzie są granice obozu, który ciągle się przemieszczał. W tym celu wojacy znaczyli teren obozowiska własnym moczem. Dzięki temu czworonogi wiedziały doskonale, gdzie kończy się granica zarezerwowana dla swoich, a zaczyna strefa walk.
W legionach rzymskich pilnowano przykładowo, by czworonogi wykorzystywane w walce przyjmowały żywność od każdego członka garnizonu. Oczywiście psy znały też określone komendy, które miały je poskromić, gdyby coś poszło nie tak. Ale najbardziej makabryczną praktyką, którą stosowali ludzie tresujący psy bojowe, było zupełnie coś innego. Kojarzycie takie sformułowanie rzucony psom na pożarcie? Ono jest o wiele bardziej dosłowne, niż wam się wydaje. Niegdyś podawano im ludzkie mięso z pokonanych wrogów. Do tego typu okropieństw jest w stanie doprowadzić wojna. Psy groźne i niebezpieczne zazwyczaj są efektem działania zdeterminowanych i okrutnych ludzi. Pies sam z siebie nie wybrałby takiego losu. O czym niech świadczy historia Canis Pugnax, czyli bezpośredniego przodka Cane Corse. Canis Pugnax, dawny rzymski molos, był rozpowszechniony na terenie całej Europy, a także częściowo w Azji oraz w Afryce, na terenach niegdyś należących do Cesarstwa Rzymskiego. Psy tej rasy podróżowały po świecie wraz z podbojami Rzymian. Z uwagi na to krzyżowały się z wieloma odmianami psów spoza Półwyspu Apenińskiego, co dało początek wielu znanym nam rasom. Canis Pugnax był psem potężnym, odważnym i walecznym, ale zdolnym także do pokonywania codziennie znacznych odległości. Był w stanie zrobić dziennie nawet 35 km, podążając obok kolumny legionistów. I robił to niezależnie od klimatu, temperatury czy ukształtowania terenu. Był przecież psem bojowym. Jednak z czasem miało się to zmienić, bo psy molosowate ostatecznie przestały uczestniczyć w walkach. Zajęły miejsce w gospodarstwach wiejskich jako stróże mienia i stad. Używane były jako psy pasterskie broniące stad bydła i owiec przed złodziejami i drapieżnikami. Znalazły też uznanie wśród myśliwych i pracowały jako psy obronne. Wykorzystywali je na przykład poborcy podatkowi. Czyli pod względem funkcjonalnym ten typ psów zatoczył koło. Od poczciwych szczekaczy, przez drapieżnych żołnierzy, do wiejskich psów gospodarskich czy obronnych. I właśnie z tego typu zajęciami powinniśmy kojarzyć zarówno ówczesne, jak i obecnie żyjące psy rasy Cane Corso Italiano. Rasa niegdyś popularna na całym półwyspie znalazła doskonałe schronienie w Apulii, Lucanii i Sannio. O popularności jej świadczy rozległa ikonografia i historiografia. Wzmianek o Cane Corso w materiałach źródłowych jest wiele. Stanowiły one temat nie tylko literacki. Były także przedstawiane na obrazach czy freskach. Nawet niezbyt kojarzący się z kynologią Niccolò Machiavelli w swoim wierszu zatytułowanym L'Asino, czyli Osioł, pisze o korsykańskim psie, który szczeka do księżyca. Cane Corso to pies strzegący podwórza. Przyjęto zatem dla niego opisową nazwę – włoski pies podwórzowy. I to chyba najlepiej oddaje charakter i zastosowanie psów tej rasy. A jaki jest współczesny Cane Corso? I jak można go rozpoznać wśród innych molosów? Powiedziałabym, że są to psy bardzo oddane człowiekowi, przywiązane do swojej rodziny, niemniej jednak bardzo terytorialne i nastawione na ochronę i bronienie swojego terytorium i rodziny. Powiedziałabym, że są cieniem człowieka, towarzyszą nam w każdej czynności. Co prawda nie śpimy z psami w łóżku, dlatego one śpią przy łóżku w naszych sypialniach. Spędzają z nami czas, każdą swoją wolną chwilę. Są momenty, gdzie Corso albo spędza czas z człowiekiem, albo śpi. Nie są zbytnio aktywnymi psami. Cane Corso to pies średni do dużego, jest mocny, krzepki, nie mniej elegancki. Wyróżnia go duża muskulatura, jednak w porównaniu z innymi psami typu molos ma nieco mniej mięśni. W przeszłości i jeszcze do niedawna miały przycinane, stojące trójkątne uszy. Te włoskie psy mają płaski i szeroki pysk, podobnie szeroka jest również głowa. Oczy Cane Corso kształtem przypominają migdały. Rasa ma dość niewyrównane cechy, bo w przeszłości krzyżowano ją z hartami, owczarkami Maremmano Abruzzese oraz ogarami. Kilka słów o maści. Może być czarna, szara, płowa, czerwona czy pręgowana. Psy płowe i pręgowane mogą mieć maskę na pysku, ale nie może ona sięgać powyżej linii oczu. Sierść jest krótka, gęsta i przylegająca, jednocześnie pozostając bardzo lśniącą. Psy mierzą od 64 do 68 cm i ważą około 50 kg. Suki tradycyjnie są nieco mniejsze i sięgają do 64 cm w kłębie oraz ważą około 45 kg.
Korso nie jest psem wymagającym angażującej pielęgnacji. Powiedziałabym, że wystarczy mu trenowanie i czesanie w okresie największej zmiany szaty, czyli na jesień, na wiosnę. Nie wymaga kąpieli, no, chyba że się ubrudzi. Pies mało wymagający względem pielęgnacyjnym. Żywieniowo jest to pies, który potrzebuje zbilansowanej, wysokoenergetycznej diety. Nie może on spożywać zbyt dużych objętościowo posiłków ze względu na możliwość skrętu żołądka. Ważne jest, aby dieta Corso była zbilansowana i wysokoenergetyczna oraz wartościowa, dlatego że są to psy bardzo szybkiego wzrostu, dlatego potrzebują dużo witamin i minerałów, aby zapewnić im odpowiedni rozwój stawów. Cane Corso nie są rasą wymagającą intensywnej pielęgnacji. Krótki, podwójny włos wystarczy od czasu do czasu przetrzeć irchą albo gumowym zgrzebłem, aby usunąć martwy naskórek i kurz. Intensywne zabiegi są wskazane podczas sezonowej wymiany włosa. W kwestii żywienia jest podobnie. Rasa bardzo dobrze wykorzystuje pokarm, co jest pewnie pozostałością po wojennych losach przodków, które nie zawsze jadały wytwornie i dosyta. Z tego względu Cane Corso mają doskonały apetyt i nie wybrzydzają nad miską. Jedzenie powinno być prawidłowo zbilansowane, szczególnie w okresie intensywnego rozwoju organizmu. Prawidłowo żywiony pies ma gęstą i błyszczącą sierść. Jest zdrowy, odporny i ma dużo energii. Cane Corso może być żywione dobrej jakości, suchą karmą. Powiedziałabym, że będzie to rasa odpowiednia dla osoby przede wszystkim konsekwentnej i odpowiedzialnej. Dlatego, że w prowadzeniu Corso najważniejsza jest właśnie konsekwencja i rozważność. To nie jest pies, któremu możemy pozwolić na wszystko. Mówić, że okej, raz możesz wejść na łóżko, a za drugim razem denerwować się, że wchodzi. Więc potrzebna jest tu konsekwencja i powiedziałabym, że też taki upór, stanowczość. Będzie dobrym psem dla rodzin z dziećmi. Jest oddany, przyjacielski, towarzyski, bardzo nastawiony na obronę swojej rodziny. Niemniej jednak zastanawiałabym się tutaj nad relacjami z malutkimi dziećmi, dlatego że są to jednak psy duże gabarytowo, więc fizycznie mogą choćby nawet dziecko przygnieść. Cane Corso są czujne i bardzo odważne. Cechuje je rozsądek i zrównoważony temperament, który właściwie należy nazwać stoickim spokojem. Bardzo są oddane i kochają swoją rodzinę, co wynika z ich silnego instynktu ochrony terytorium i bliskich. I pamiętajcie, one naprawdę bardzo poważnie traktują swoje obowiązki. Inteligencja Cane Corso w połączeniu z jego dość nieustępliwą naturą to prosta recepta do tego, by pies zdominował nam dom. Z uwagi na to, nie są to czworonogi dla każdego. Wymagają silnego przywództwa i stawiania wyraźnych granic. Rasa ta wymaga wczesnej socjalizacji szczeniąt, by wytworzyć właściwe relacje psa z otoczeniem. Bez tego Cane Corso może być lękliwy, a nawet agresywny. Ponieważ ma bardzo silny instynkt łowiecki, warto od szczenięcia przyzwyczajać je do innych czworonogów, które są w domu. Zaś dla zwierząt z sąsiedztwa oraz dzikich pies tej rasy może stanowić zagrożenie. Szczególnie samce mają zapędy do bujek z innymi czworonogami, a często im większy przeciwnik, tym bardziej Corso poczuwa się, by dać mu się we znaki. To powoduje, że musimy być bardzo ostrożni w kontaktach naszych psów z innymi czworonogami, szczególnie na ich terenie. Myszki! Właścicielem Cane Corso nie powinny być osoby, które zwyczajnie nie mają czasu, ponieważ jest to pies, który wymaga, aby poświęcić mu czas. Trzeba włożyć dużo pracy w socjalizację, w budowanie relacji z psem, dużo konsekwencji w budowanie tej relacji i kształtowanie tego psa. Powiedziałabym, że nie będzie też najlepszym kompanem dla osób bardzo aktywnych fizycznie, ponieważ Corso nie przepadają za nadmierną aktywnością fizyczną, na przykład bieganiem czy górskich wędrówkach.
Jak się rzekło, nie każdy miłośnik psów nadaje się na opiekuna Cane Corso. Jest to pies dla osoby, która poważnie myśli o tym, aby mieć psiego towarzysza, ale równocześnie jest w stanie zapewnić mu twarde i pełne miłości zasady. Nie nadaje się na pierwszego czworonoga w rodzinie. Wymaga doświadczonego opiekuna. To ważne, bo w niewłaściwych rękach może stać się napastliwy i stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Ten pies nie poradzi sobie dobrze w domu z kimkolwiek, kto się boi albo nie lubi psów. Cane Corso nie będzie leżeć bezczynnie przez cały dzień. Najważniejsze, żeby pies był stymulowany do zabawy i trenowany. Dobrze jest angażować go w psie aktywności, takie jak posłuszeństwo czy obrona. Te psy każdego dnia wymagają ruchu i ćwiczeń. Znudzony Cane Corso będzie uciekał z ogrodu, kopał głębokie doły, szczekał na przechodniów albo niszczył meble. I nie będzie go można za to winić. Natomiast dobrze traktowane psy tej rasy obdarzą właścicieli wielką psią miłością i oddaniem. Julka! Julka! Chodź do mnie! Są przy tym pieszczochami i uwielbiają przytulanie. Będą też dobrymi kompanami dla dzieci, bo mają wobec nich cierpliwość i delikatność. Ale w związku z wielkością tych psów ważne, żeby przy każdej zabawie z dziećmi był obecny ktoś dorosły. Na koniec powtórzę. Psy rasy Cane Corso potrzebują mądrego przewodnika, ponieważ jedynie to umożliwia porozumienie i pełen rozkwit relacji z rodziną. Mają wspaniałą pamięć i poddają się szkoleniu, ale muszą mieć jasno określone granice. Bez tego ani rusz. Silny i dumny pies wymaga człowieka o podobnych cechach charakteru. Zatem jeśli wahasz się, czy chcesz mieć Cane Corso, czy się nadajesz na właściciela, czy sobie z nim poradzisz, to znaczy, że to nie jest pies dla ciebie. Psy o długiej i złożonej historii oraz wymagającym, acz przychylnym dla ludzi charakterze. Tak w skrócie można podsumować rasę Cane Corso Italiano. A co wy sądzicie o psach tej rasy? Czy dalibyście sobie radę z opieką nad nimi? Komentarze są wasze, a my widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia.